Witamy Państwa. Dobry wieczór. Zespół poselski w Katowicach wizytował budowy szkół. Chorzów. Budowana jest tu jedna z największych szkół podstawowych w kraju. Na prawie 13 tysiącach metrów kwadratowych obok sal lekcyjnych dla 1200 dzieci będzie obszerne zaplecze, basen i hala sportowa z widownią. Posłów zapewniono, że zgodnie z planem 1 września przyszłego roku będzie można rozpocząć tu naukę. Natomiast już w tym roku ponad 1100 uczniów przyjmie nowa szkoła w Czeladzi. Pozostały tu tylko drobne prace wokół obiektu. Budowlani zapewniają, że będą one ukończone, jeżeli nie do końca sierpnia, to do końca bieżącego roku. No, otrzymaliśmy na tych budowach, które wizytowaliśmy, wiele postulatów, próśb skierowanych pod adresem zespołu poselskiego. Myślę, że w miarę naszych możliwości będziemy starali się pomóc. Dla oświaty katowickiej, która jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, będziemy starali się to robić. Studium nauczycielskie w Warszawie. Do egzaminu przystąpiło 170 osób. Ci, którzy pomyślnie go zdadzą, będą się kształcić w 6 specjalnościach. Najbardziej atrakcyjne to wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Najlepsi po 2-letniej szkole będą mogli kontynuować naukę w wyższych uczelniach. Ogółem w policjalnych studiach zawodowych przygotowano miejsca dla kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi, kształcących w ponad 50 zawodach. Największym powodzeniem cieszą się szkoły stenotypii i języków obcych oraz samochodowe. Tu na jedno miejsce 2 chętnych. Coraz większe zainteresowanie jest zawodem pielęgniarki. W tym roku liczba chętnych do szkół medycznych przekracza liczbę miejsc. Wyniki egzaminów będą znane w końcu przyszłego tygodnia. Ze Szczecina o inicjatywie, która powinna zainteresować zakłady pracy również w innych województwach. Dzisiaj właśnie rusza półhurtowa sprzedaż ziemniaków na zimę, prowadzona od 3 lat przez PSS z Połem. W największym skrócie, cała metoda polega na tym, że wpłaca się około 1600 zł za 100 kg w jednym z wytypowanych sklepów na terenie Szczecina. A w wyznaczonym terminie samochód ze Społem podjedzie pod bramę domu, a ziemniaki o gwarantowanej jakości zostaną zniesione do piwnicy. Bez zatrudniania sztabu ludzi w poszczególnych zakładach pracy i dziesiątków samochodów, których trasy krzyżują się w mieście, czas pracy, sprzętu, ludzi i paliwo oczywiście kosztuje bardzo dużo. Wielkim powodzeniem cieszy się kolejna w tym roku przeprowadzona przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Gdańsku obniżka cen we wszystkich sklepach na terenie całego województwa. Obniżką między innymi objęto konfekcje, dziewiarstwo, tkaniny, obuwie, galanterię kaletniczą i odzieżową. Między innymi przeceniono 227 wzorów obuwia, na przykład adidasy, sandały i półbuty. Są to towary pełnej wartości handlowej z produkcji w latach 84-85 w niepełnej numeracji lub kolorystyce. Przeciętny poziom obniżki cen wynosi 45%. Łącznie objęto przeceną towary za 60 milionów złotych. W Krakowie ujęto szajkę włamywaczy. Specjalnością 2 złodziei były przede wszystkim włamania do samochodów. Kradli z nich wszystko, co można było potem z zyskiem sprzedać. Po kilku udanych skokach rozzuchwaleni przestępcy postanowili wykorzystać również okradane samochody do długich przejażdżek. Jedna z takich eskapad zakończyła się rozbiciem skradzionego poloneza. Po tym wypadku Janusz L. i Bogdan N. przekroczyli nielegalnie granice Polski i Czechosłowacji, mając zamiar tą drogą uciec do Austrii. Próba nie udała się. Czechosłowacka milicja zatrzymała Bogdana N. Jego wspólnikowi udało się zbiec. Jednak po powrocie do kraju został szybko zatrzymany. A pan był już uprzednio karany za co? Włamywanie się do mieszka. Śledztwo w tej sprawie prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie zostało zakończone. Podejrzanym zarzuca się popełnienie 70 przestępstw, a straty wynikłe z tej działalności oszacowano na 4 miliony złotych. 13,5 kg wagi, ponad 93 cm długości. To najkrótsza charakterystyka przedstawiciela rodu królewskiego karpia, złowionego przez mieszkańców Wrocławia, panów Jana Marciniaka i Ryszarda Maja. Panowie, gdzie takie ryby można łowić? Został złowiony w okolicach Wrocławia, na zalewie Odry, na Bajkał, który się nazywa. Jak długo trzeba walczyć z taką rybą? No, pół godziny walczyliśmy z tą rybą. Ale udało się. Został złowiony na raka, na szyjkę raka. To już wszystko w tym wydaniu dziennika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia Państwu.